Dobra, to jest nagranie testowe i jeżeli ja to umieszczę na YouTubie, to oznacza to, że ni mniej, ni więcej, moment, sobie trochę ściszę. A właśnie, jeszcze raz, to jest testowe nagranie, jeżeli ja to umieszczam na YouTubie, to znaczy ni mniej, ni więcej, że że po prostu wracam na YouTube'a i... że wracam na YouTube'a i zaczynamy naszą nową rozgrywkę. We're being attacked! Gdzie tam są? Okej. Master? Yes, master. Okej. O, cholera. Tak, widzicie jak lami w Warcrafta dwójkę? Okej. Nie jest dobrze. Czemu tak? Jeszcze raz. Powtarzamy misję, ale nie kończę nagrywania, ponieważ... tak. Chogall reports that the Cosmodan refineries are well maintained and fulfilling their quotas. The Horde will now have more than enough oil to mount a fierce campaign in the lands far to the north. Only the troublesome human defenders... Dobra. You got me? Jeszcze raz. Would you want me killed? Someone tax? I got tax for you. All right. Jak już mówiłem, to jest test. Would you want me killed? Sprawdzam... Okay. Pierwsze dwie rzeczy. Po pierwsze, jak OBS kompresuje filmiki, to znaczy jak długo się będzie to nagrywało. You the boss. Alright. Jak długo to się będzie nagrywało? You the boss. Okay. Czy są jakieś ograniczenia? Okay. Jak przy Bandicamie i czy to przede wszystkim się... Muszę to usłyszeć, bo ja nie słyszę sam siebie. Dobra. Jeszcze. Nie, zamawiałem, że... O, właśnie. I teraz jest wszystko ok. Chyba. Dobra. Wracając. To jest test oczywiście, test, którego ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, ja tutaj sprawdzam, jak OBS kompresuje filmiki, to znaczy, czy jak długo będzie się taki filmik... Jak będzie się taki filmik wgrywał? Dobra. Sprawdźmy tutaj. Jak będzie się taki filmik nagrywał? Długo, znaczy wgrywał na YouTube'a? Ile będzie ważył, to po pierwsze. A po drugie... Czy jest jakiś limit czasu na tą grę? Dobra, wejdźmy sobie tutaj naszymi żołnierzami na... na pokład. Zróbmy małą inwazję w Normandii. Rozwalić mi to! Dobra. No to peoni na statek. Wróć na statek.
pony na statek i sru. Nadzieję, że to się nagrywa, bo jeżeli się nie nagrywa, to będę zły. Bardzo zły, bo w OBS-ie nie ma ustawienia pauzy przy nagrywaniu. I to nie jest dobre. No ale no niestety, no coś za coś. Dobra jakość dźwięku mikrofonu za niemożność przerwania nagrania. Dobra, zobaczmy, która jest godzina. Jest 12 po północy. Szczyt no lifeizmu. Ale co począć? Dobra. Zbudujmy te farmy. Się panie tutaj nam. Oho. Mały Trafalgar. O cholera. No nie cię za ciekawy, kurde, ostatnio nie miałem takich strat. Dobra. Zbudujcie te aha, no tak, drzewa trzeba wyciąć. Okej. Czekamy? Wracaj do roboty. Teraz ostatni etap, wieżyczka. Więcej złota. Dobra, to więcej złota, nie? Ja myślę, że 3 peonów nam będzie starczyło na taką kopalnię. No i co mogę jeszcze powiedzieć? To jest oczywiście taki pseudofilmik informacyjny, testujący mój nowy sprzęt do nagrywania i nie tylko. No jak mówię, wracam na YouTube'a. I tam widziałem, że mało osób pod moim poprzednim filmem zaglądało, ale mimo wszystko zachęcam was do komentowania, ponieważ ja się tam pytałem, co chcecie, jaką serię następną chcecie, bo będzie RPG. Tylko pytanie, co najpierw? The Elder Scrolls Arena czy Icewind Dale? Ja już z innego źródła niż komentarz dostałem informację. Głupi
ty świnie. Alright. I tak, zag. Lock tak. Master? Alright. Yes, master. Alright. Zachęcam was oczywiście, moi drodzy, do komentowania. Tam się pytałem, czy chcecie Icewind Dale'a, czy coś innego? Czy Arenę, nie? Którą grę najpierw wam nagrać? Dobra. To po pierwsze... Jezu, więc mi się plącze, odzwyczaiłem się od nagrywania. Jak powiedziałem wcześniej, skończymy cywilizację, tak? Skończyłem cywilizację, do tej gry już na razie nie będziemy wracać. Na pewno do niej wrócimy, ale na pewno nie teraz. I teraz tak. Moje pytanie do was brzmi. Ponawiam je po raz setny. Co chcecie obejrzeć? Czy Icewind Dale'a, czy Arenę? Ja już dostałem jedną informację, że... Tam jedna osoba już mi powiedziała poza nagraniem, że mnie... Że chcę zobaczyć Icewinda. No ja to biorę pod uwagę. Oho. Work complete. Zogtor. Dobra, wybudujmy tą kuźnię talentów. No i piszcie mi w komentarzach pod tym filmem, nawet może być, czy chcecie zrobić, czy chcecie, abym dał Icewind Dale'a, czy Arenę. Bo dla mnie to tak naprawdę bez różnicy, a liczę się tak naprawdę, żebyście wy byli zadowoleni jako moi widzowie. Wiem, że jest was mało, wiem, że to tylko 13 osób, ale no... 13 to też liczba, nie? Dobra, dwie osoby niech idą tutaj, dwóch peonów do roboty w kopalni. Cholera. I co jeszcze by tu powiedzieć? No jak mówię, to jest test, no... Ja tutaj mało będę mówił, mało komentował... Ponieważ... No na razie nie ma co komentować. Może poza faktem, że lamię Warcrafta jak mało kto. Dawno nie grałem w tą grę.
O Jezu. Ale kiedyś przyszedłem ją całą. Całą kampanię orków i ludzi z podstawki Tides of Darkness. Beyond the Dark Portal nie przyszedłem. Jest zbyt hardkorowa nawet dla mnie. I woda gościa, który pisał muzykę do tej gry, naprawdę świetna robota. No podjedź tutaj, panie. Ładuj, cel, pal. Bum. Tak to robimy we Wrocławiu. Okej. Która jest godzina? Już ponad 10 minut. No zobaczymy, czy mi nagle przerwie nagrywanie, czy nie przerwie. Jeżeli mi nie przerwie, to będę w niebo wzięty. Tak jest. No tak, bo trzeba jeszcze ulepszyć tutaj. Nie, żeby więcej złota szło. Właśnie. Dobra. $2000. Dobra. Drewno się jakoś uzbiera. Drewno się najszybciej zbiera w tej grze, ale... Zresztą się, panie, katapulta. Dobra. Jeszcze dwa razy. Ciach, ciach. Jeszcze raz, jeszcze jedna rundka. Dobra. Zajmijcie się wyrębem lasu. Bo to jest teraz nasz priorytet. W Warcraftie 2 warto, a naprawdę warto oszczędzać pieniądze, bo to jest... Ark, ahoy! You're the captain! Zwłaszcza, że to nie ma misji na czas praktycznie i nie ma co się spieszyć. To jest w tej grze najlepsze. Że nie ma tu misji na czas. Dobra. No tak, bo twierdza dodaje 10 do bonus do złota zbieranego. Dobra, ludzie, może byście się tak... O, właśnie, tu trzeba się zabezpieczyć, bo... A. Weźcie mu pomóżcie. O właśnie.
Okej, okay. I to jest jedyny przypadek, kiedy tak naprawdę się wróg pojawia na... Słowo. Ready to work! Nie. Farmy. Zawsze chcecie inwestować w farmy. To jest podstawa. Lubię się tym bawić, naprawdę. Zainwestować w odlewnie, ponieważ dzięki niej będziemy mieli lepsze statki. No tak. Ciężko, żebyś cokolwiek zbierał sam rąbiąc, jak ci kolega pomoże. Need more trees! No! Ahoj! To co tutaj widzicie, aktywność systemu Windows, to jest spowodowane faktem, że jeszcze system operacyjnego nie mam aktywnego. Jest to spowodowane faktem, że przy instalacji zdarł się mi kod. Nie wiem jakim cudem, naprawdę nie wiem w ogóle co za idiota robi tego typu zabezpieczenia. Ale... Wow. Dobra. Złoto. I co? Aha, system operacyjny. No i w związku z tym ja nie mam jak... Nie wiem jak tego systemu operacyjnego aktywować, bo zdarł mi się kod. Który potrzebny jest do instalacji. I przez to no, aktywacja systemu jest jaka jest. Nie wiem, będę musiał kogoś poprosić, żeby pomógł mi coś z tym zrobić. Nie wiem jak to sobie z tym poradzić w ogóle. Work complete. Zag. Wspaniale, peoni się blokują. No tak, bo ta kurde durna świnia. A wieżyczka mnie oczywiście nie mogę tego zrobić, bo po co? I po kłopocie. Lubię bot.
Dobra. Populacja świń na tej wyspie została zneutralizowana. Dajesz, panie, dajesz, jeszcze jedna runda. Jej! I mamy lepsze działa. Czemu nie? Arg? Done building ship! I, matey, I would love to! Okej, dwa... Postawcie alchemista. I farmę, a to już za chwilę. No dobra, ja myślę, że tutaj zakończymy nasz test. Zapazuję grę. Słuchajcie, no to co mówiłem. Napiszcie mi w komentarzach, jaką serię chcecie następną. Czy Icewind Dale, czy Arenę. Tak czy siak nagram obie gry, tylko pytanie jest dla was, jest do was takie, jak, co najpierw. Już dostałem informację, że od jednego z widzów, że on chce, żeby to było Icewind Dale. No ale wiadomo, jedna osoba, jeden głos z 13 to jest raczej mniejszość. Ja chciałbym, żebyście, jeżeli nie jednomyślnie, to przynajmniej większościowo napisali mi, co chcecie, Arenę czy Icewind Dale. Napiszcie w komentarzach mi. Ja was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz chciałem powitać po dłuższej przerwie. Tym z was, którzy mnie oczekiwali moich filmików, dziękuję za cierpliwość i za waszą wytrwałość. Zostanie ona nagrodzona. A w jaki sposób nagrodzona, to zdecydujcie właśnie. Czy chcecie Icewind Dale'a, czy chcecie Arenę. Już w nowej, całkowicie otrzymanej jakości głosowej, gdzie... Na OBS-ie, na systemie 64-bitowym gram w Warcrafta 2 i będę nagrywał dalsze serie. To moi drodzy, tyle. Do następnego. I... Ja byłem Julius Van Delf. To było taki filmik testowy, filmik informacyjny z Warcrafta 2. Ja byłem Julius Van Delf. I... Do następnego, moi drodzy. Na razie.